Już po raz 19 odbył się finał znanej wszystkim Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I jak co roku w Józefowie nie zabrakło ani kwestujących, ani darczyńców, ani też imprez towarzyszących, na które mieszkańcy przybywali gromadnie. W Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji odbył się charytatywny turniej piłki nożnej, gdzie walczono o symboliczne trofeum oraz medale. Turniej zakończył się zwycięstwem seniorskiej drużyny klubu józefowskiego. Cały dochód z turnieju, 2,5 tysiąca złotych, został wrzucony przez kapitana drużyny do puszki wolontariuszy. W ciągu dnia dzisiejszego będziemy rozdawali kiełbaski. Będą również wolontariusze przez cały dzień, także wszyscy mieszkańcy Józefowa mogą wrzucić swój datek na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na szczęście szczodrość darczyńców nie pozostawała w tyle za apetytem. Dużo osób nam daje pieniążki, rozdajemy serduszka. I ulotki też. Gimnazjalni wolontariusze pełnili służbę nie tylko tu, ale też w wielu innych punktach miasta. Trochę uzbieraliśmy. Dla dzieci z chorobami nefrologicznymi i urologicznymi. Mamy. Zbieramy od rana. To jest indyfik. Proszę pana! Ludzie mają wiedzieć, kim ja jestem, żeby nie uważali, że oszukujemy ich. W tym samym czasie w szkole podstawowej numer 2 odbywała się impreza z bogatym programem dziecięcych występów scenicznych. Liczne atrakcje dodatkowe to m.in. licytacje, loteria fantowa, bufet z domowymi wypiekami, zasilający oczywiście kasę Wielkiej Orkiestry oraz modne zabiegi fryzjerskie dla najmłodszych. Kto potrzebował jeszcze więcej atrakcji, mógł się też skusić na rozdawany przez wolontariuszy program imprez odbywających się w zaprzyjaźnionym Otwocku, bo przecież Wielka Orkiestra nie zna granic. Rób ta, co chce ta.